Ruszamy w dalszą drogę. Docieramy do województwa lubelskiego, a konkretnie do wsi nad Bugiem. To właśnie tu ekologiczne gospodarstwo rolne prowadzi wraz z rodziną Weronika Jarmoszewicz. Powstało ono w duchu kontynuowania ponad 200-letniej rodzinnej tradycji profesji rolniczej rodziny Jarmoszewiczów, dawniej Jarmoszuk. Dolina Bugu to dla Ciebie nie tylko cudowne miejsce do życia, ale także do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Tak, a wynika to przede wszystkim z tego, że w Słowatyczach mieszkamy i wywodzimy się ze Słowatycz. Nasza rodzina od pokoleń ponad 200 lat tu mieszka, a nie zamieniłabym tego miejsca na żadne inne. Jesteśmy na plantacji malin, która jest wyjątkowa, bo pod stopami mamy koniczynę. Tak. W naszym gospodarstwie podjęłam decyzję, aby nie prowadzić międzyrzędzi gołych, nieodkrytych, tylko posiać koniczynę, aby jak najmniej ingerować w ziemię, żeby ziemia żyła swoim życiem. Ponadto koniczyna, jako jedna z roślin motylkowych, ma zdolność gromadzenia azotu atmosferycznego, co dodatkowo jest korzystne dla krzewów. Mówisz o tym z ogromną pasją. Jesteś najstarszym dzieckiem swoich rodziców i to ty właśnie przejęłaś stery w gospodarstwie. Czy zawsze wiedziałaś, że zostaniesz rolniczką? Nie wiedziałam od zawsze. Podczas pierwszych studiów, bo studiowałam dietetykę, jakoś tak zbliżyłam się w stronę gospodarstwa, coraz więcej zaczęłam pomagać tacie. I na końcu studiów wspólnie podczas rozmowy stwierdziliśmy, no trzeba coś zmienić. I zapytał mnie tata, czy jesteś gotowa? Przepiszemy na ciebie gospodarstwo, będziesz gospodarzyć. Zaczniemy produkcję ekologiczną. Mówię, dobrze. I nie zmieniłabym teraz nic. Kochasz tą ziemię? Kocham. A najbardziej kocham to, że na wiosnę te rośliny rosną. Ja jestem przy nich cały rok i teraz na jesieni one idą usypiać. Ja idę na odpoczynek niedługo i one idą na odpoczynek. I to, że możesz obcować z tą naturą na co dzień. Skąd ta decyzja, żeby gospodarować ekologicznie? Z wzrastającej własnej świadomości. Podczas studiów uczyłam się o przetwarzaniu produktów ekologicznych i też interesowałam się w związku z swoją pracą licencjacką żywieniem najmłodszych dzieci, dzieci w wieku przedszkolnym. I zaczęła rosnąć we mnie świadomość, że wiem, co te produkty zawierają, tak? Co zawierają dynie, czosnek, maliny. I chciałabym zacząć tych ludzi wszystkich, nie tylko dzieci, dorosłych, karmić jak najlepszym towarem, jak najczystszym. I też zaczęła rosnąć we mnie świadomość z obserwacji innych rolników, w złym kierunku idziemy, w wysokiej chemizacji, nie zwracania uwagi, że gleba musi być żywa, musi mieć życie. I tak postanowiłam, dobrze, ja to chcę robić. Chcę robić, dbać o tą planetę bardziej, chociażby na te 24 hektary, które uprawiam, zawsze swoją cegiełkę dołożę. Całkowita powierzchnia gospodarstwa liczy ponad 24 hektary. Duży areał upraw stanowią również zboża, to jest orkisz i owies, oraz groch. Głównym pionem działalności państwa Jarmoszewiczów są jednak przede wszystkim wieloletnie uprawy sadowniczo-zielarskie. W tym worku mamy już wysuszoną i oczyszczoną pestkę dyni z naszego gospodarstwa. Jesteśmy właśnie po etapie kombajnowania, później suszenia na suszarni podłogowej i następnie oczyszczania. To już jest pestka w większości przypadków oczyszczona, bo bardzo ciężko jest idealnie doczyścić. Natomiast to już jest gotowy, powiedzmy, towar do konsumenta. Jesteśmy w bardzo klimatycznym miejscu, bo to właśnie tutaj suszy się ekologiczny czosnek. Tak, tuż zaraz po wykopaniu czosnku z pola wiążemy go w takie pęczki i wieszamy albo tutaj teraz, który wisi na przyczepie, to jest czosnek wiosenny, sadzony był tegorocznej wiosny, a czosnek zimowy, który już aktualnie jest w domach konsumentów, którzy od nas kupują, wieszamy wyżej na wiacie i tak się suszy i dopiero jak już wszystkie
liście będą idealnie suche, to dopiero zajmujemy się go oczyszczaniem. Można powiedzieć, że masz taką swoją zieloną misję na wsi. Tak, myślę, że mogę tak powiedzieć, bo to bardzo jest budujące i napełnia satysfakcją, kiedy tutaj nasi sąsiedzi przyjeżdżają do nas kupować czosnek, mówiąc, że nasz jest lepszy. I to jest niesamowicie budujące, że nie musimy nigdzie wysyłać, sprzedawać dalej, tylko wszystko na rynku lokalnym. Czy zauważasz coraz większe zainteresowanie produktami ekologicznymi z Twojego gospodarstwa? Tak, zdecydowanie. Na przełomie ostatnich 3 lat co roku jest większe zainteresowanie. Już klienci, tu na przykładzie czosnku powiem, wcześniej zamawiają, wcześniej się zapisują, bo wiedzą, że może nie być, bo jest bardzo duże zainteresowanie. Ale to wynika z jakości. Jesteś bardzo młodym producentem, bo nawet nie masz jeszcze 30 lat. Tak. Jak na Ciebie konsumenci reagują, jak tutaj przyjeżdżają do gospodarstwa albo inni rolnicy, jeśli widzą, że taka młoda kobieta stoi na czele gospodarstwa? Z dozą niepewności, ponieważ jest trochę takie przyjęte, że im więcej się ma lat, tym ma się więcej doświadczenia. Ale są też takie głosy, że jednak młoda to jest na bieżąco. Zdradź nam tajemnicę. Czy czasami widzisz, że tata jest wzruszony tym, jak ty gospodarujesz? Myślę, że tak. Może nie widać po nim od razu, bo mój tata, on dużo emocji trzyma w sobie, ale widzę po rozmawianiu z nim, że on widzi, że ja się tym zajmuję naprawdę, że to nie jest tylko takie, można powiedzieć, trochę oszukane, że ja niby gospodarzę, a w rzeczywistości to on się skrobi. Nie, my bardzo dużo wspólnie rzeczy robimy i on to widzi. Mam nadzieję, w każdym razie, że to widzi i że jest dumny, że zostałam na gospodarstwie i przejęłam te gospodarstwo jako młody rolnik i że nadal chcę i kultywuję wieloletnią rodzinną tradycję bycia rolnikiem gospodarzem. Rosnąca wiedza konsumentów, dla których coraz ważniejsza w decyzjach zakupowych jest świadomość, że produkt, który wybierają, został wytworzony z poszanowaniem środowiska, powoduje stały wzrost popytu na produkty ekologiczne. Tak więc rolnicy mogą zaistnieć na rynku jakościowym, znajdując zbyt na swoje płody.